Halo, halo, witam serdecznie w 21. odcinku z serii Dead Island 2. No i w sumie całkiem możliwe, że będzie to również ostatni odcinek. Hollywood Bull. Tisha's protecting him. Wonder if she knows the full story. No z tego, co właśnie widziałem, gramy w ostatnią misję fabularną w dzielnicy Hollywood, więc z pewnością wydarzą się bardzo ciekawe rzeczy. Dobra, program ceremonialny, zobaczmy. Ceremonia otwarcia, składanka utworów muzycznych w wykonaniu Filharmonii San Francisco. Prowadząca Starla Taylor Moore wygłasza przemowę otwierającą. Najlepsze kostiumy i charakteryzacja, zwycięzca Jack powraca. Najlepsze efekty wizualne i specjalne, zwycięzca Apokalipsa Animacja. Dobra, kto zwycięża, proszę bardzo. Ach, ja nie będę już czytał. Chyba i tak są fikcyjne w sumie nazwy. Niczego akurat nie kojarzę. Nic powiązanego z historią, fabułą. Nie. Dobra, więc jeżeli chodzi o główną historię, raczej po czerwonym dywanie trzeba będzie się przedostać. Czy to jest czerwony dywan, czy cała czerwona ulica? And the award for most poorly timed ceremony. No, muszę przyznać, że mało co widać. Dosyć mroczny klimat to z pewnością. Jeszcze bym jakkolwiek wrócił, patrzcie na to, jakieś epickie przedmioty. W sumie całkiem dobre staty, zamiast dzidy, a niech będzie. Chociaż w sumie nie, to bez sensu. Dzida ma jednak lepsze staty, za 400 nawet mogę uderzyć. I posiada dodatkowe inne fajne bonusy. Jeżeli kogoś nadźgam, mogę go w sumie wbić w ziemię i wtedy wszyscy jeszcze otrzymują obrażenia elektryczne. Więc wolę jednak zostać przy tym samym. No jest naprawdę bardzo cicho, to jest jedna kwestia. Spodziewałbym się już niedługo walki na przerażającego bossa. Może ostateczny boss, kto wie. Coś takiego musi się znajdować w Dead Island 2, to z pewnością. Dobra, chyba nic konkretnego, tylko staram się odzyskać wszystkie ciekawe materiały. Seems like Tisha's doing all the hard work for me. Tisha, czyli córka doktora, chyba wyczyściła wszystkich zombiaków. Całe szczęście. Tylko pytanie, kto będzie ostatecznym bossem, albo co? Może doktor się jakkolwiek przemieni? Strzelba krótkolufowa wygląda całkiem obiecująco. A sobie wezmę zamiast jakiegoś shotguna. Chociaż w sumie nie wiem, co by biło trochę więcej. Zobaczmy. Już mam shotgun, który lepiej sobie jednak radzi. This ain't adding up. Where could they be going in here? O, krzykacz, ja moment. Wolę mieć wszystkich z jednej strony, zaraz. No i proszę bardzo, jak się nadaje jednak nowa broń w postaci dzidy. Jeżeli załaduję sobie atak, to wbijam w przeciwnika i jakby podwójne obrażenia wychodziły.
i bije AOE, że ktoś jeszcze wejdzie. Fajna sprawa. Do tej pory najlepsza broń krótkodystansowa biała. Chyba ma największy potencjał. This thing's been moved. It's broken, so they couldn't just go through the door. Może jakoś się powspinamy, nie? Nie ma opcji? Ciężka sprawa. A, myślę, że jeszcze się powspinam. Kurde, ciężko powiedzieć. Dodatkowy panel. O. Trochę ciężko było zaobserwować, ale daliśmy radę. Aging clinic? So what? It makes you look older? Że co? Klinika postarzania? Can't do good business or even get much attention. Wyobrażam sobie, że może się taka klinika przydawać tylko w filmach, jeżeli ktoś młodszy gra jakąś starszą osobę. Ciekawa sprawa. They had a key card. Advantage Doc. Dobra, obejrzyj klinikę postarzania się, muszę sprawić kluczowe przedmioty. Ale co więcej... Nawet nie mogę zaatakować. O, coś mamy. Karta dostępu. O, dobra. What? The trail ends here? Doc wasn't being too sloppy. No jeszcze jakkolwiek możemy się ulepszyć. Na koniec zobaczmy. Rozmontuj ulepszenie. Nie stać mnie? Ile ja mam pieniążków? A, 900. Jasna sprawa. Leczenie sobie wykraftuję i chyba tyle. Trochę mało mam jednak kasy. No trudno. Wrinkle cream. Nobody would buy this. The only thing out of place. Nie pasuje? Może trzeba coś więcej zrobić, laptop? Names and IDs. And there he is. Reuben Reed. Betting he's no customer. Nothing out of order here. Okay, Constance. This has you written all over it. To się będzie grało jakoś? Rozmowaj? Okay, Constance, what's the word? You need to see this. O co chodzi? Hey, Constance, what's the story? Hey, I found this for you. Scope. Nie ma znaczenia. Mamy guzik. A secret door. So, this place really is a cover. The doc must be down there. Must have a corner now. Znowu przejście na bardziej mroczne tereny. Jakie mroczne tajemnice skrywają się za tymi drzwiami? O, całkiem niezła broń, ale zamiast czego? Zamiast jakiejś innej ósemki, tak jest. A gdzie ja się, kurde, znajduję? Otwierają się z drugiej strony, to będzie skrót zapewne. No, spodziewałbym się zupełnie może nowych mutantów, kto wie. Chociaż nie wiem, broń w ogóle schowałem. Chyba nie może być walki w takim razie. Dobra, przejdźmy na fabułę. Nice place you got here, Doc. Shame I gotta shut you down, eh? Wait! You don't understand! Hey, easy, Tisha! No zombie! What are you then?
You're the expert, Doc. Want to explain what I am? Or maybe explain who started this outbreak. Dad? What did you do? What did you do? I killed millions to save billions. Millions, Doc. Why'd you do it? Because you were so rare. Only one in a million becomes a Newman, an autophage hybrid. I couldn't complete the cure without you. The cure's worse than the disease. No. The autophage isn't an illness, right? 25 years ago, I found a clock hidden in our DNA, counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero, the autophage will erupt in every man, woman, and child on Earth. I had to stop it. In everyone? A countdown? Yeah, we weren't built to last. Take that. Conrad thinks the autophage exists to create the Newman, but your anomaly's the best. Puppets are worst. There's gotta be more to it. Our minds are joined. We can... Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it or... I can only spare a few drops, but it'll neutralize the autophage. Make you human again. All right? Now just... Go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart. You don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the Newman blood, she becomes the cure. To be harvested every day for the rest of her life. I've taken everything from you. I'm so sorry! Get her up! Get her out of LA! Duck! It's time to go! Don't touch me, Tisha! You've seen this before! That's so golden! Tisha! Come back to the chopper, now! Przy okazji mam nową broń, gwoździarka. O kurde, co jest? Jakieś nowe mutanty wyskakują zaraz? Ej, dobrze sobie radzi broń, kurde. Do tej pory chyba najlepsza. Kurde, jeszcze wszędzie mamy ogień, naprawdę.
Jaka arena się szykuje? No, nie, jakim sposobem? Ile ja odbierałem życia na raz? Kurde, porąbane, no. Dobra, bossa załatwiłem. Game over. Micha, tyle. O rany, ale to była ciężka walka. Tak jak sądziłem, wystarczy tego bossa załatwić, reszta się zniszczy sama. Dobra, musimy się jedynie wydostać, ale chyba nie będzie to aż takie proste. Mamy kolejnych zombiaków, przy okazji dodatkowe informacje, warianty szczytowe. Nie mogę nawet przeczytać. Ach, a ostatnia karta. Zabicie zombie obrażeniami od ognia, szokowymi lub żrącymi spowoduje silną eksplozję zadającą obrażenia tego samego rodzaju. Focus, idiot. She's a chopper. Just trust her. No tak, czyli teraz moje obrażenia. Jeżeli kogoś zastrzę z shotguna, to będą jeszcze eksplozje. A wszyscy mają tak mało zdrowia. Co jest? Biological countdown mess. And who knows what Conrad is thinking? Wszystkie zombiaki nagle wyszły. Dobra, grat. Rzucamy sobie pod nogi. Oj, ktoś zginął. My goal is to get Tisha out of this city. Ej, co jest? Dobra, otwieramy. Pat, is she here yet? Who? Tisha. I told her to come here. Oh, I haven't seen anyone. The doctor? Taken care of. She's not coming. Goodbye. Again? Emma, no! It's what I deserve. Easy. Lady Luck's still on our side. See? A one-shot cure. The doc's apology meant for me, but plans change. Hey, maybe we all have. Not his head, you idiot. Would you believe I was just testing you? I'll always come back for you. For some reason, I'm starving. Got any of that pastrami? Perfect. Hey.
I gotta get going. Yeah, you all should. See, I'm not the vaccine. This girl Tisha is. But don't worry, I'll find her. Here. Go save the world. Thanks, Mr. B. Thank you. We won't waste this. Good luck. Cadenza? The song is incoherent. Decided to stay with us? I'm finding Tisha. That the only reason? Dead Island 2, czyli to już jest zakończenie. Myślę, że jeszcze będziemy musieli Tiszę znaleźć, ale okazuje się, że nie. No, na koniec pewnie jeszcze jakaś muzyka by była, ale prawa autorskie wyłączyłem, więc bez tego. Piekielny LA stoi przed tobą otworem. Zadania fabularne masz już za sobą, ale w LA nadal jest sporo do roboty. Wypatruj zadań pobocznych i innej zawartości, którą właśnie udało ci się odblokować. Aha, czyli jesteśmy w gabinecie, a to z kolei handlarz, dodatkowe broni, żeśmy odblokowali. Okay, Constant, I'm listening. Zaraz, czy są jeszcze jakieś inne interesujące rzeczy w Hollywood? A, czyli mamy szwendaczy bez przerwy, a na mapie jak się prezentuje sytuacja? To już byliśmy. Walka z przerażającym bossem, siedlisko krzykacze. O, Hollywood w takim razie jest bardzo małe. Kilka w sumie budynków do sprawdzenia i w zasadzie tyle. Siedlisko rzeźników, chociaż może byłoby coś pobocznego, chociaż nie wiem, czy wszystkie te budynki są jakkolwiek do sprawdzenia. Przenieść się do pobliskiej strefy. A może jakoś na szybkości sobie pójdę jeszcze, zobaczymy. Bo przeciwników jest jednak całkiem spora ilość. Podobno siedlisko przeciwników by się znajdowało. Nie wiem. Ej, co jest? Nie mogę wyżej wskoczyć, chyba nie ma opcji. Nie, już wszystko jest zablokowane. Na mapie niby są jakieś dodatkowe przejścia zaznaczone, chociaż nie byłem pewien. Nie, to niebieską kredką jest narysowana granica. Więcej chyba nie znajdziemy, tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż w sumie tędy jakoś. Czy dobrze widziałem? No patrzcie na to. Kolejne ciekawe sekrety. O, mutant! Trzymaj headshoty. Kurde, chciałbym się jeszcze wydostać stąd. Już więcej raczej nie ma.
Nie, to już jest granica mapy. O kurde, ale jaka banda mutantów dosłownie. Ja nie mogę, nie jestem gotowy. Dobra, pójdę jeszcze zamordować na zakończenie dosłownie wszystkich. Nie, w sumie to już jest bardziej poboczna sprawa, bez żadnych wielkich konkretów. Mogę sobie po prostu zawalczyć, pójść na jakieś kolejne misje. O, przy okazji legendarna broń, Gniew Emmy. A to akurat bym sobie wypróbował. Mamy nawet osiągnięcie, zobaczmy jakie obrażenia zadaje. Zaraz, zaraz, za 3000. A to interesująca kwestia. Tylko przeciwnicy dalej są na całkiem wysokim levelu. O nie, nie mam nawet leczenia, najgorzej. Nie ma szans. Dobra, pora się chyba wrócić. Dobra, więc to było w sumie na tyle na całą serię. Raczej nie będę już nagrywał pobocznych misji. No, w sumie udało mi się wygrać grę na około 40%. To jest właśnie cała misja główna, wszystkie 24 misje z głównej historii. No, raczej nie będę się skupiał na pobocznych. To by jednak trochę długo jeszcze zajęło, a obecnie nagrywam 3 inne serie, więc raczej nie starczy mi czasu. No, ale mówię, powiedzmy na szybkość jeszcze podsumowanie. Jak się prezentuje rozgrywka, jaką ocenę bym może wystawił. No, muszę przyznać, że całkiem dobrze gra się prezentuje, dobra optymalizacja, dobra grafika. Ciekawa wizja świata. No myślę, że pod względem optymalizacji grafiki to jest chyba największy plus. Gram w sumie na najlepszych ustawieniach 1440p, nie miałem żadnych problemów z FPS-ami. A graficznie i tak wygląda to bardzo dobrze, w szczególności wnętrza. Dobre efekty, oświetlenie. Nie jest to chyba technologia ray tracingu, ale i tak. Musicie przyznać, że wnętrza wyglądają ładnie. No są różne bugi, czasami nawet mogę się przejrzeć. Widać jakieś latające broni, ale już na przykład bohatera nie. Więc cóż. Bugi nie jest to jakaś super najbardziej dopracowana produkcja, ale i tak nie ma na co narzekać. No fabularnie nie jest to również jakaś wielka rewolucja. W sumie bardziej fabuła for fun, żeby się pośmiać, chociaż czasami były trochę bardziej straszne lokacje. Na przykład w kanałach, w cyrku, raczej wesołe miasteczko jeszcze z klaunem, więc różne były w sumie momenty. No ale oczywiście nie znajecie jakiejś super zaawansowanej fabuły, historii, żadnych większych problemów, dylematów moralnych, tylko żeby się bardziej pośmiać. Więc w sumie, tak mówiąc na szybkości, postawiłbym tej grze ocenę około 7 na 10 mniej więcej. Ogólnie solidna produkcja, można się całkiem dobrze bawić przez dłuższy okres, ale nic rewelacyjnego. Jeszcze będę musiał bardziej przemyśleć z pewnością. Pewnie zrobię jakieś większe podsumowanie na połowę roku. Będą top gry z pierwszej połowy roku i potem na zakończenie też trochę bardziej zaawansowana lista. Więc tak, jeżeli interesuje was taka recenzja bardziej szczegółowo, no to zajcie ją za kilka miesięcy, pewnie w czerwcu albo w lipcu. Będzie porównanie z innymi grami. Jeszcze słowo o innych seriach, jakie będę nagrywał. Będę kontynuował właśnie inne obecne serie, czyli Honkai Star Rail, Star Wars Jedi Survivor oraz Redfall. I w sumie żadna z tych serii nie zbliża się ku końcowi. Pewnie przez jakieś kilka tygodni będę jeszcze wszystkie nagrywał. No jeszcze za kilka tygodni będzie inna seria z Zelda Tears of the Kingdom. Z Nintendo Switcha całkiem duże ekskluzji, więc również warto zwrócić na niego uwagę. Prawdopodobnie jeden z głównych kandydatów do miana gry roku.
Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, inne serie, to polecam zostawić Jake'a Subara z Wonka. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.